W Warszawie, na Senatorskiej, moje ulubione miejsce koło Teatru Wielkiego. Idziemy na lunch w tej chwili, jest pogoda ładna, już wiosenna. Chociaż dzisiaj się troszkę zachmurzyło w tej chwili, ale myślę, że ta pogoda będzie o wiele fajniejsza. Oby tylko nie padało. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, bo wszystko robimy, żeby było fajnie i było ładnie i żeby nasza Polska była promowana i żeby nasza działalność była zauważona, żeby nas doceniały również zagraniczne gwiazdy. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Izabela. A co robicie dzisiaj wieczorem? To też bym się chciała dowiedzieć, bo każdy coś tam ma dzisiaj z piątek, weekend, więc pewnie jakaś dyskoteka, jakiś koncert, jakaś kawiarnia, jakieś kino, restauracja. No myślę, że każdy z nas, ja to bym chciała pójść na fitness na przykład. Bardzo bym chciała popływać. Tak jestem zmęczona, że bardzo bym chciała zadbać o swoje zdrowie, o swoje ciało, o swoją figurę. Wiadomo. Pozdrawiam Was serdecznie. A co u Madonny? A u Madonny nie wiem właściwie co. Napisała do mnie. Jestem zaszczycona w ogóle, że napisała do mnie, że mnie doceniła, że jakichś chłopaków jej zabieram. No ja też jestem taka młodzieńcza i młodzieżowa, więc mnie też chłopcy lubią. Młodzi w ogóle mnie bardzo lubią, więc może to o to chodziło. Poza tym wiele razy ją promowałam, puszczałam jej muzykę. Powiedziałam, że jest niezwykłą kobietą w tym wieku. No i ponieważ jesteśmy podobne w ogóle i osobowościowo, i talentami, więc bardzo ją doceniam i promuję, dlatego że jest naprawdę fajna, fajna kobieta. Coś tam mówi, że pani...